spektaklu, mówi dyrektor Roberto Torres. Chciałem powiedzieć Państwu, że już ponad 12 lat temu zrobiliśmy Holonka według Janosza w Teatrze Koryc. I 12 lat ponad czekałem na tekst, który będzie nie gorszy niż ten tekst Janosza. Inny, ale nie gorszy. I w tamte wakacje przeczytałem tekst pana Alojzego i się zachwyciłem prostotą, szlachetnością i prawdą tego tekstu. I postanowiliśmy to zrobić. Znaczy postanowiłem, ale postanowiłem wiedząc, że mam do tego genialną aktorkę, bo wydaje mi się, że żadna inna aktorka na Śląsku, czyli na świecie, nie byłaby w stanie tego zagrać. A Grażyna, no i dostała ten tekst ode mnie i się go nauczyła na pamięć. Co się rzadko zdarza w teatrze, ale ona po prostu się nauczyła. Całe wakacje się uczyła tego tekstu na pamięć. I potem mi opowiadała, że prasowała i się uczyła. Mąż przychodził i mówił: Grażyna, czemu ty płaczesz? A Grażyna mi poświęca. Ale nie płakał, dlatego że nie mogłam się tekstu nauczyć, tylko pan Alojzy mnie tak wzruszył tymi literkami, które tam napisał. Także... Chciałem jeszcze dodać, że macie Państwo, dla nas to jest szczególna chwila, że możemy tu być z Państwem, że możemy być w miejscu, gdzie pan Alojzy mieszka i w miejscu, gdzie tworzy. Bo to jest, Państwo macie, może sobie z tego nie wszyscy zdają sprawę w Polszowach, ale macie niezwykłego człowieka, macie skarb. Taki skarb się zdarza raz na wiele, wiele lat. Ja jestem tak dumny z tego, że poznałem pana Alojzego i że mogliśmy zrobić ten spektakl, że myślę, że wy też jesteście dumni, że macie wśród siebie takiego człowieka. Te zdania, to wszystko jest martwe. Owszem, ja też się przy tym pisaniu wzruszam, ale kto o tym wie? Te literki wciąż są martwe. Dopiero trzeba było pani Grażyny, która to ożywiła, która władowała w to swoje naprawdę prawdziwe emocje, bo co innego jest gra aktorska i udawanie, powiedzmy, wzruszeń, a co innego jest prawdziwe wzruszenie. I dopiero te martwe literki nie tylko ożyły, ale stworzyły arcydzieło. Pani Grażynko, ja jestem ogromnie szczęśliwy, że trafiliśmy się. Że ja z tym swoim tekstem trafiłem najpierw do pana Jarosława. Ten podboczek to tam namieszył. A potem, że pani podjęła ten trud uczenia się tak trudnej roli, bo państwo zauważyliście, że to przecież jest nie tylko to jest saga już, no bo to wprawdzie się wszystko dzieje w sercu i w głowie jednej kobiety, ale zarysowany mamy los faktycznie trzech rodzin, które są poranione XX wieku. Jeszcze raz gorąco dziękuję Tobie, Grażynko, bardzo dziękuję.